Jeśli nie chcesz, żeby korupcja stała się czymś normalnym, musisz z nią walczyć. To nie tylko apel do tych wszystkich, którzy domagają się przejrzystości i walki z korupcją na Węgrzech. To coś więcej. To walka z bezprawiem we własnym kraju. To wideo ma zmobilizować w internecie do anonimowego zgłaszania przypadków korupcji. Atlaco znaczy przejrzystość, transparencja. Tak węgierscy dziennikarze nazwali swą internetową platformę. Istnieje od 2011 roku. Jej autorzy chcą ujawniać to, co dzieje się potajemnie, bez wiedzy opinii publicznej, choć za pieniądze podatnika. To praca, przy której łatwo wejść w konflikt z obowiązującym prawem. Atlaco założyliśmy po wejściu w życie nowej ustawy medialnej, zobowiązującej dziennikarzy do ujawniania źródeł swoich informacji. Nas także próbowano do tego zmusić. Policja domagała się od nas informacji związanych z publikowanymi przez nas materiałami. Odmówiłem współpracy z nimi. Dlatego wzięli mnie na przesłuchanie, a jako świadek musiałem mówić prawdę. W przeciwnym razie za fałszywe zeznania groziło mi więzienie. Policja przeszukiwała moje mieszkanie i skonfiskowała twardy dysk z komputera. Erre föl is hívták a figyelmemet, hogy ez... Dziennikarz wniósł skargę do sądu. Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który przyznał mu rację. Ustawę złagodzono i odtąd ujawnianie źródeł informacji wymagane jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ale nowelizacja ustawy była tylko częściowym zwycięstwem. Skandalem roku był przetarg na kioski Trafika. To dzisiaj jedyna sieć na Węgrzech, w której można kupić wyroby tytoniowe. Okazało się, że koncesje przyznawano według partyjnego klucza. W ten sposób większość wniosków znalazła się w rękach ludzi związanych z rządzącą partią Fidesz. Walczymy więc przed sądem o ujawnienie ofert innych osób ubiegających się o koncesję, żeby porównać, kto je dostał, a kto nie. Spotkanie zorganizowane przez Atlaco, jeden z pracowników Urzędu Skarbowego, przekazał platformie ważne informacje. Instytucje państwowe wolą milczeć i mało kiedy urzędnik wypowiada się publicznie. Rzadko więc docierają informacje z tak zwanych poufnych źródeł. Od momentu założenia, czyli od 3 lat, portal Atlaco skierował do sądu już ponad 50 pozwów, odkrywając jedną aferę korupcyjną za drugą. Tak duży sukces nie jest po myśli węgierskich władz. Większością głosów parlament uchwalił więc ustawę medialną, która ogranicza swobodę przepływu informacji. Nowe regulacje to kolejna przeszkoda dla twórców portalu. Zwykli ludzie nie mają teraz prawa dotarcia do pewnych szczegółowych informacji. Prawo takie przysługuje tylko instytucjom rządowym i kontrolnym. Tym razem dziennikarze wzięli pod lupę centralę partyjną komunistów. Dla nich nieważne, czy chodzi o rząd, czy o opozycję. Sprawdzają wszystkie sygnały o korupcji i nie dają się zastraszyć. Być może wykryli kolejną aferę.